po pierwszym sprawdzianie w 2019 roku. Naszym trenerem jest Krzysztof Chrobak. Dzień dobry, trenerze. Jeszcze jest trenerem. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy uznaje pan ten pierwszy sprawdzian w nowym roku za zaliczony na ocenę celującą? No nie, nie przesadzajmy. Zaliczyliśmy pierwszy sparring. Wielki sukces, bez żadnych urazów, bez problemów. Wygrana 1-0. Myślę, że mieliśmy taki słabszy moment pierwsze 15 minut. Troszkę się gorzej poruszaliśmy. To chyba wynika stąd, że troszkę pracy było wykonanych w ciągu tych dwóch tygodni. Natomiast ogólnie jak na ten etap, to w miarę trzeba być zadowolonym. Również to był taki moment, gdzie można było przetestować kilku zawodników i no, trzeba powiedzieć, że jestem w sumie z tego meczu zadowolony. W tej przerwie zimowej mamy jeszcze kilku interesujących sparring partnerów. Pan jest ogólnie zadowolony, że gramy z takimi też większymi markami, można powiedzieć, te sprawdziany w tej przerwie. Zależało panu też na takim sprawdzianie z miarę wymagającymi przeciwnikami? No zdecydowanie. Gramy z kilkoma dobrymi firmami. Na tym nam bardzo zależało. Czyniliśmy starania, żeby zagrać mecze z takimi drużynami jak ŁKS, Ruch Chorzów czy Widzew Łódź. I nie ukrywam, że to są dla nas takie wiodące sparingi. Jestem bardzo ciekawy, jak w tych meczach wypadniemy, jak się zaprezentujemy na tle no, drużyn wyżej notowanych i drużyn zgłaszających również, że tak powiem, akces do gry w wyższych klasach, bo ŁKS i Widzew walczą o awans. Również i Radomiak, z którym gramy za tydzień. Czy jakieś pierwsze kulisy transferowe może pan zdradzić naszym kibicom? Jacyś zawodnicy już przykuli pana uwagę bardziej, może mniej? No, na ten temat nie rozmawiałem, bo jeszcze porozmawiam tutaj z zawodnikami testowanymi. Natomiast no, myślę, że nie możemy się spodziewać żadnych wielkich transferów. No, nasza sytuacja niewątpliwie nie jest komfortowa i w tej chwili nie myślimy o transferach, a bardziej o czym innym. W takim razie życzymy udanej dalszej pracy w okresie przygotowawczym i powodzenia w kolejnych sparingach. Dziękuję i wszystkim życzę, bo skorzystam z okazji, szczęśliwego nowego roku, samych sukcesów. No i tego, żeby ten rok był dla nas wszystkich i dla środowiska polonijnego bardzo udany. Dziękuję.